Witam serdecznie, ukłony Wojciec z tej strony i kolejne spotkanie z Graysonem, który w dzisiejszym odcinku będzie kontynuował przebieżkę wzdłuż jakiegoś portu, doków, jakkolwiek to nazwać. Mieliśmy potyczki na statkach, coś tu jest przemycane, coś tu generalnie mocno śmierdzi. To dziewczę będzie nam tu próbowało udowodnić, że jednak chyba nie stoimy do końca po dobrej stronie, ewentualnie w naszym zakonie ktoś tam coś odstawia, jakieś krzywe akcje. Na szczęście Grayson ma otwarty łeb. Sprawdź ładunek. Szukaj nietypowych oznaczeń na skrzyniach. Nietypowe oznaczenia na skrzyniach? Nie wiem. Skrzynie, których szukamy, no, mają oznaczenia kompanii. Okej. Okay. Czyli teraz trzeba będzie znaleźć skrzynie, które mają oznaczenia kompanii. Brzmi dość tajemniczo. Szukaj oznaczeń. Szukaj oznaczeń. Są czerwone. Czerwone. A, czerwone. O, to mogę się od razu tak powiedzieć. Pusto. Tutaj. Jest jedna. Jedna jest. Nie mogę jej sięgnąć. Nie możemy faktycznie. Nic tu nie ma. Nie ma tu żadnych wózków widłowych, dzięki którym można byłoby te skrzynie... Brak oznaczeń. ...ściągnąć. Dlatego też myśl, która przychodzi za chwilę potem... Jak oni te skrzynie tu załadowali? Dobra, mamy tu skrzynię, do której możemy się dostać. Tutaj. Chyba tego szukamy. Poszło łatwiej niż się spodziewałem. Pomóż mi ją zdjąć. No. Daj łom. Pan od rozkazu. Daj łom. Jakby strzelając, podejrzewam, że będzie tu broń. Chyba nie będzie żadnego zaskoczenia. Widzisz, rycerzu? Obydwoje z nimi wojujemy. Wampiry. A nie! Możliwe. To się pomyliłem. Wampiry? Mieszańce połączyły swe siły. Dzięki ochronie lykanów, Hastings i jego obrzydliwe kreatury mogą zarażać innych. Lord Hastings? To niemożliwe. Co tu się dzieje w tym odcinku? Twojego szacownego lorda widywano na ulicach Whitechapel, jak polował na bezbronne kobiety. A rozpruwać. Tak go nazywacie. Aaa. Jak sądzisz, wszystko zaczyna się kleić. Sprawca do tej pory nie wpadł w sieć komisarza Doyle'a. Whitechapel jest żerowiskiem wampirów. Dobra, krótka piłka, ten się już nie obudzi. Ilu ich tu jeszcze jest? Tylu, by zarazić miasto. Ja nie wiem, bo miałem wrażenie, że walczyłem do tej pory z wilkołakami, zwanymi potocznie mieszańcami. Natomiast czy to wampir to jest jakiś nowy gatunek, który tutaj się pojawia na scenie? Rany boskie! No jest tego trochę. Pomóż Lakshmi zniszczyć skrzynię. Zniszczyć ten ładunek. Lakshmi? No, kolejne zajebiste imię dla bohaterki gry. Tutaj! Znalazłam paliwo! O, jest paliwo akurat. Przypadkowo się znalazła beczka z paliwem przy drewnianych skrzynkach. Okej. Okay. Czekajcie, czy ja też muszę znaleźć jakieś paliwo? Może zapałki by się jeszcze przydały. O, jest paliwo! Niestety nie mogę go podnieść. To paliwo na nas tu czekało. Aha, dobra, czyli ja wykonam inną część roboty. Zajmę się tą. Szykuj kolejną. Wow! Się będzie dymiło. Wampiry się spolą. Nie będzie wampirów. Uważajcie w ucho, bo lejesz sobie łapie. Teraz dojdzie do samozapłonu. Gotowe. Okej, czyli mam zadania podzielone. Już. Już. Dobra, spadamy stąd. Tutaj. Żeśmy narozrabiali. What the fuck? Tajemne przejście jakieś. Tak? Pomóż mi wejść na górę. Dobra. To nie jest tajemne przejście, po prostu trzeba wejść na górę. Nie zwróciłem uwagi, faktycznie jest... Otwór okienny, zwany potocznie oknem.
Poszukam czegoś, żebyś też wszedł. No, najlepiej jakieś drabiny. Tutaj jest drabina. O, również przypadkowo się znalazła drabina. Ale to miło. Troszkę gorzej by było, gdyby tej drabiny nie było, bo tu trzeba stąd wyjść, bo tu się poli wszystko. Dobra, włazimy. Tu też będzie... Znalazłam więcej paliwa. No to lej. Lej, dziecko. Podpalamy całą resztę, bo widzę, że tych skrzynek jest tu... O, już są granaty. Poczekajcie, muszę sobie podnieść. Granaten. Bo ja nie wiem, czy jak zacznie się tu polić, to tych granaty nie zaczną strzelać i wybuchać. Jezu, czego tak krzyczysz? Spokojnie, słyszę cię. Lakshmikshmi, czyli Lakshmakshmi. Przesuń się! Odsuń się od ognia. Jesteś cała w benzynie oblana. Dobra. Idziemy dalej. Dobrze. Idź, zajmij się resztą ładunku. Pojawiły się chłopaki. Chłopaki zawsze się pojawiają w odpowiednich momentach. No to co? Strzelane. Rewolwer. Rewolwer jest megaśny. Megaśny i fajnaśny. Ajajajajaj. O kurde! Dobra. No chłopaki tu nacierają z masowanej ilości. Muszę troszkę uważać. No znalazłem. Dobra, ostatnia peska z rewolweru. Ale wykorzystana jest. No nie wiem, czy przygwoździli. Wydaje mi się, że wykończyłem wszystkich dość sprawnie. Czekajcie, bo tu się wszędzie pali. Idziemy teraz uciekać. Dobra, uciekamy. Jest amunicjon. Na dole są skrzynie. Trzeba się tam dostać. Czyli na dole są jeszcze też skrzynie, które trzeba podpalić? Dobra. Dalsza część. Musisz mnie osłaniać! Spadaj, wiśniaro! Ojejej. Mamy mało czasu. Kurde, kryj się, rycerzu. Dobra, jednak rewolwer. Ojej. Dobra. Strażnik ze strzelbą zneutralizowany. Zneutralizuj. Podpalone. Idę dalej. Czy ja również mogę iść dalej? Został w ruchu. Kurde! Przykleja się do ściany. Naprawdę zaczynam być fanem rewolweru. Oczywiście nie jest mi dane zbyt często nim walić. Jak wiecie... najczęściej ta broń jest mi tutaj przypisywana troszkę na siłę. A jest tam ten. O kurka wodna, panie! O kurde, bo te granaty mogą mnie wykończyć. O kurde. Dobra, trzeba zdjąć tego typka. God damn it. Oh, fuck shit. Mam nadzieję, że zdążę napić się miotku. Dobra, dawaj. Ja pierdzielę. On dodatkowo jest ubudowany oczywiście jak zwykle. Kurde. God damn it, wieśniaku, gin. Kurde, balans, no nie do ubicia typ. Po prostu jak zabetonowany, jakbym walił kuźwa grochem o ścianę. Masakra. Musisz mnie osłaniać! Nie, i cała akcja od początku, bez sensu.
Nie wiem, czy teraz pójdzie równie sprawnie. No teraz pan odrzucania granatów mocno mi tu zalazł za skórę. Podpaliłaś to czy nie? Dobra. Nacieram. Strażnik zabity. Dobra. Przez skrzynki nie powinienem dostawać. Kradło się tu drobne oszustwo. Gra, nie mogąc mnie trafić, nagina rzeczywistość odrobinę tutaj. O, o. Strażnik ze strzelbą zdjęty. Jest ten mój ulubieniec. Strażnik neutralizowany. O, fuck. Kurde, balans, nie wytrzymam tego. Dobra, spadam. Przeładowywuję. Dobra, tu chyba jestem bezpieczny. God damn it. Dobra, padło mu się. Czekajcie, muszę chwilę odsapnąć, żeby nie zginąć kolejny raz. Cel zdjęty. Nacieram. Kolejna partia. Okej. Okay. Dobra, przeszliśmy dalej. Kolejna beczka przypadkowo ustawiona na drewnianej skrzynce. O, żeśmy tutaj dyskotekę urządzili całkiem niezłą. Ostatnia skrzynia. Ostatnia skrzynia. Zamknięte. O Jezus, to najpierw się patrzy, czy otwarte. Zły piesek. Aaaa, Lykan! Chyba został odstraszony na chwilę. Wyeliminuj! O kurde! Gdzie te bydlaki? Nie wiem, ile tu będzie. Taką misję już jedną miałem. Mam nadzieję, że nie jest zbyt wielu. Najlepiej w takich wypadkach ustawić się. O właśnie. O kurde, balans! Gdzie wieśniaku? O Jezu, za szybko! Kurde, zaraz będę znowu powtarzał. Dobra. Pikołek. Ej, fuck shit. Co za podstępne bydle. Dobijmy go. Dobra, skoncentrujmy się na ostatnim. Mamy dwóch, mam nadzieję, że... Czekajcie, ja nie wiem, czy to chyba wszystko po ptokach. Rani, jesteś tam? Devi! Miło cię słyszeć! Jesteś ranna? Nie! Jeszcze nie! Szybko, jeszcze nie! Drzwi. Jak najszybciej! Ale nawet ona bierze pod uwagę, że chyba za chwilę może być. Wszystko się poli, lykanów pełno. Troszkę nie do końca zaplanowali całą akcję. O, o, jest taka opcja, żeby złamać mu kark? God damn it. Zapasy z lekanem. O! Dobra, zdążyłem. Kurde, grubo było. Mam nadzieję, że... Myślałam, że cię już nie zobaczę. Mam nadzieję, że nie ugryzł jej. Znalazłaś? Nie ma czasu. Siły kompanii gromadzą się w porcie. Trzeba uciekać.
Rycerzu, nie kuś losu. Nic już tu po nas. Spadamy. No, grubo było. Mam nadzieję, że pokrzyżowaliśmy plany. Rada musi się o tym dowiedzieć. Ostrożnie, rycerzu. Kompania musi mieć wpływowych przyjaciół w rządzie. Sam widziałeś, że nawet w zakonie są szpiedzy. Jeśli jest tak, jak mówisz, to na pewno wojna jest... obróciła się przeciw mieszkańcom. Chcą użyć Kompanii Zjednoczonych Indii, by rozprzestrzenić się po świecie. Musisz nam pomóc. Jako rycerz mam strzez Albioną, a nie go niszczyć. Nie ufaj nikomu. Bywaj, rycerzu. Szkoda, że cię nie poznałam w innych okolicznościach. Gdzie cię znajdę? Szepnij moje imię w Whitechapel, a zjawię się. Okej. Okay. To jeszcze era, gdzie nie było telefonów komórkowych. Wystarczyło szepnąć w konkretnej dzielnicy. Rozdział 10. Potyczki. Trafiliśmy z powrotem do zakonu. Co się u diabła dzieje? Nie teraz, i chodź tutaj! Widziałam cię w Whitechapel! Co? Śledziłaś mnie? Martwiłam się! Ulotniłeś się zaraz po potyczce na moście! O niczym nie masz pojęcia. Czy ty próbujesz się gdzieś przekraść? Dobrze myślę. To nie jest dobra pora. Co się z tobą dzieje? No. Gray, jesteś taki, odkąd zginął Mallory! Co? Czyli jaki? Nie wiem. Obcy. Alien. Nie wiem już, czy mogę ci ufać. Co się dzieje? Na Boga, powiedz. Nie mogę, Izzy. Trzymaj się ode mnie z daleka. Dla swego dobra. No dobra. Trzasnął mi drzwiami przed nosem. Ty! Poproś generała Lafayette'a do biblioteki. Spisek sięga aż do samej rady. To stek plugawych kalumni! Kalumnie to są kłamstwa. Nie daję im wiary. Za pozwoleniem, lordzie kanclerzu. Nie pozwalam ci na to. Zabraniam rozpowiadania tych niedorzecznych pomówień. Po raz pierwszy widzę taki upór u twojego ojca. Twoje oskarżenia godzą w imperium. A ojciec wciąż zmaga się ze stratą Mallory'ego. Wystarczy, żeby odwiedził Blackwall Yards. I co takiego znajdzie? Wszystko spłonęło. Komisarz Conan Doyle stwierdził podpalenie. Najwyraźniej w dokach widziano małą grupę rebeliantów. To bardzo... jakiego to słowa używa komisarz? Właśnie, elementarne. A ty co myślisz? Nie wiem, nie mam zdania. Jeśli chcesz, porozmawiam z kanclerzem, by przedłożył sprawę Radzie. Jeśli faktycznie mamy zdrajcę w szeregach, to na pewno powiadomi on spiskowców. Co proponujesz? Wejdźmy do siedziby kompanii pod osłoną nocy. Na pewno znajdziemy informacje, które rzucą światło na wydarzenia ostatnich dni. Chciałbyś tam bezprawnie wtargnąć? Jesteś zupełnie jak Mallory. Nagłe sytuacje wymagają nagłych środków. Pójdź tam ze mną, Alesterze. Dowódcy nie przystoi pojawiać się Znasz w takim... Znasz dobrze ten obszar. Pomożesz mi odnaleźć drogę na terenie siedziby kompanii. Jeśli uda nam się obnażyć spisek, twoje zeznania mogą być kluczowe. Dobrze. Okej, okay. Zgodził się. We dwójkę nie zdołamy przeniknąć do tego miejsca. Jeśli jest tak, jak mówisz, niewielu możemy ufać. Moja siostra, Lafayette. Nie powiem im, póki nie będzie dowodów. Więc kto? Znam kogoś, kto nam pomoże. Dziękuję, bracie. Troszkę to jest zwodnicze, bo wydaje mi się, że ten pan, z którym tu Grayson... podał sobie dłoń, bo być może jest to wszystko mocno zaangażowany. Ten cały spisek.
Najczęściej tak jest, żeby tu nas... Pewnie nie wchodzimy głównym wejściem. Spokojnie. Wszystko już przygotowałem. Odwieź od tego rozwiązania. Przeniknięcie do środka było trudniejsze niż sądziłem. Będzie udało naszego kolegę. Żebyśmy myśleli, że on jest w porządeczku. Bracia w boju, nawet tytuł sugeruje. No może się mylę. Być może on jest w porządeczku. Jesteśmy. 18 dzień października. No śledzę te daty, natomiast... To tylne wejście? Powiedzmy. Nie do końca, ja wiem, do czego one mi służą. No dobra, tylne wejście. Idziemy. Bracia w boju, kolejny rozdział. Czyli jak sugeruje tytuł, będzie bój. Szarzej i ponurzej niż zazwykle, zazwyczaj jeszcze pada. O, ktoś otworzył. Dobry wieczór, Sasis. Co jest? Mamy się rozgościć? Wszystko gotowe? Wedle życzenia. Broń jest na stole. Oczywiście, skoro wszedłem do kogoś do domu, muszę... A, dobra. Myślałem, że będę mógł sobie pogrzebać w jego rzeczach. Przyjrzeć się obiektowi. Yeah, man. Kusza. Oczywiście nie jakaś zwyczajna, bo widzę, że ma jakiś bimbyn od spodu. No już obejrzałem wszystko. Kusza. Stare czasy. Bardzo stare. Pomyślałem, że lepiej, jeśli załatwimy to po cichu. O! Chodźmy. Mam nadzieję, że nie będzie tak, że jak wywołam alarm i nie załatwię kogoś po cichu, to całej misji nie będę musiał zaczynać od nowa. Strażnicy pilnują kompleksu przez całą noc. Nasz punkt wejścia. Ogrody powinny zapewnić nam osłonę. Za mną. Wejdźmy na dach. Podążaj za Lucianem. Dalej, bracie, tędy. No, zapachniało mi tutaj assassin. A, trzeba wcisnąć trójkąt, pomyliłem się. Assassin's Creed już niebawem. We wrześniu, bodajże 9. Nowa odsłona. Troszkę powrót do korzeni. Zobaczymy, czy pojawi się u mnie na kanale. Ale znając życie, najprawdopodobniej. Zatrzymujmy się. Nie będzie taka długa, także... No skacz. Złap się rynny. Czemu mnie to nie dziwi? Trochę ryzykowno uwieszać się na rynnie 100-kilowemu chłopu. Zawsze jest taka opcja, że ta rynna może się pod jego ciężarem urwać. Mając na uwadze fakt, że pod nami jest kilka pięter i ziemia jest nieco oddalona od naszych stóp. Mogłoby się to skończyć tragicznie. Dobra. Francis zrobił dobry wywiad. Spolegliwy człowiek. Niezupełnie. Ma dług do spłacenia. Gdyby się nie wywiązał, miałby poważne kłopoty. Wow, znać wytyczne. Można nas jeszcze przybliżyć. Trzeba znaleźć dobry punkt przyczepu liny w ogrodzie. Spektakularne wejście. Może, ale powinniśmy wejść do środka niezauważenie. Czekajcie, bo rzucają we mnie tymi jakimiś wyzwaniami. Dobra, tu jest. Ta altana chyba się nada. Nie za bardzo wiedziałem, czego oczekują ode mnie. A, czyli tak to będziemy rozwiązywać. Punkt zakotwiczenia. Zakotwiczy tam? Już. No okej. Okay. Alester, zostań tu i osłaniaj mnie. Dołącz do mnie. Ja go czyszczę teren. Dobrze. Czyli teraz będziemy wybijać. Bądź ostrożny. Moja siostra by mi tego nie wybaczyła. Na szczęście nic nie wie. Będziemy wybijać jednego po drugim. Okej. Okay. Nie wiem za bardzo, czy mam
stosować tak zwane... Gdzieś tam są... Ten podchodzi na tyle blisko, że wydaje mi się, że fajnie by było... Nie! Powiem wam szczerze, że ta akcja jest na tyle rzadka i tak naprawdę, że ja po prostu na każdym razem popełniam ten sam błąd. Tu trzeba wcisnąć w momencie, odpowiednim momencie, a nie kiedy tam się chce. Dobra, mamy typa numer... Podejście numer 2. O, teraz wciskamy, a nie wcześniej. O kurde. Czy jego nocna zmiana nie zakończyła się tak jak chciałby, podejrzewam. Nie ma czasu, Alesterze. Lepiej zabić. Zaufaj mi. To jedyne wyjście. Cholera. Przejdź do niższego ogrodu. Brama będzie zamknięta. Musisz znaleźć klucz. Nie ma klucza. Nie ma klucza. Czekajcie, oni tam podchodzą, czy nie? Którędy mam teraz się tu przedostać? Miałem wrażenie, że ktoś tam jeszcze... A jest, następny. Słyszę jeszcze jakieś... Znalazłeś klucz. Chyba wszyscy, których miałem wytłuc, to wytłukłem. Mogę teraz bezpiecznie zejść sobie na dół. Mam taką nadzieję przynajmniej. Zostało mi niewiele bełtów. Teraz zobaczmy, czy będzie klucz u pana strażnika. Ej, nie. Generalnie te wszystkie tutaj, te pilnowanie tego terenu i zaangażowanie aż tylu zawodników na takiej niewielkiej przestrzeni. Oczywiście wiadomo, w jakim to jest celu zorganizowane. Przeszukaj wszystkich strażników. Staram się. Teraz nie wiem, czy został jeden bełt. Chyba za bardzo jestem rozrzutny. Tam widziałem kolejnego. Tego już będę musiał... Chociaż nie no, wykorzystam już ostatni. Pójdę za tak zwanym ciosem. Być może rzutem na taśmę. Uda mi się ten klucz znaleźć. Oczywiście faktu nie ułatwia. Zdobądź klucz. Dobra, mamy klucz. Bo jestem teraz troszkę bezbronny, natomiast mam klucz. Niższy ogród. Teraz pozostaje tylko odnaleźć bramę prowadzącą do tego niższego ogrodu. Niestety nie mogę przyspieszyć swoich... Oj, tutaj jest jakiś kolejny typ. Dobra. Słyszałem głos, natomiast nie widzę jeszcze chłopa. A nie chciałbym w tym momencie, aby mnie chłop tu wypatrzył. Ja bym musiał wszystko powtarzać. Gdzie jest ta brama? Wytłukłem wszystkich. Z pewnością mnie. Dobra, otwórz bramę. Wytyczna. Tu jest, o Jezu.
Czyli w dalszym ciągu jakieś zagrożenie jeszcze, czy on podejdzie? Dobra. Skoro odpuścił sobie poszedł, to darujmy mu życie. W zasadzie wytłukłem już tuż tylu, że ten jeden niech przeżyje. Dość dziwne, że jak na strażnika nie zdążył się zorientować, że w zasadzie chyba został sam na ogrodzie. Demet. Nie mam. Nothing nie mam. Nie mam nic. Czy ja mogę coś wydłubać z chłopa? Czy chłop posiada cokolwiek, co mógłbym sobie przywłaszczyć? No niestety nie. Tutaj chyba nie jestem zapraszany. Czekajcie, spojrzę sobie. Dobra, spróbujmy drugą stronę. Przyspieszmy troszkę to przebieranie girkami. Mam nadzieję, że nie zemści się to na mnie w ten sposób, że się wbije na jakiegoś chłopa. Dobra, nikogo tam nie ma. Jest tam jednak. Aj, znowu to samo, za szybko, po co? Aj, obawiałem się, że może mnie usłyszeć, kiedy biegłem na tak zwanej pełnej. Kurde, to powiem wam, że te tepnięcia w... Nie! Czyli jednak odrobinę strażnika w nich zostało. To nie jest tak, że to jest mięso, o które chodzi. Trochę tam czujni są. Dobra. Nie tu, wieśniaku. Dobra, biegnijmy zatem do miejsca, do którego najprawdopodobniej mamy się dostać. Mam nadzieję, że ten strażnik... Dobra, jest. Mam nadzieję, że idę na tyle szybko, że go dogonię za chwilę. A może on się nie obróci w międzyczasie. Oliwka. Wow. Ale te uderzenia naprawdę, kurde, naprawdę głośno brzmią i tak donośnie. I faktycznie człowiek czuje, że nasz główny bohater robi prawdziwą krzywdę temu biednemu strażnikowi. Tylko po co ja tu przyszedłem? Miałem oczyścić teren, czyli nie wiem, czy udało mi się. Dobra. Lucian się pojawił. Ja wykonałem swoją część zadania. No idę, idę. Co teraz? Ty zachodnie, ja wschodnie skrzydło. Lepiej jest wyłączyć komunikatory. Dobra myśl. Chodź. Widzimy się w środku. Kurde, mógłby mi kilka strzał podrzucić. Ewentualnie jakiś... Bo ja teraz muszę bazować tylko wyłącznie na swoim nożyku, na swoim słabym skradaniu się. Czekajcie. No nie mam, nic mi gra nie podrzuciła. Stwierdziła, nie, jak wykorzystałeś, to teraz się męcz. A, będzie włamanie. Dobra.
Naprawdę? Dobra, wszedłem. W miarę sprawnie. Bez jakiegoś zamulania. Oczyś wschodnie skrzydło. Zachodnie. Czekajcie, mam jakąś fotę, którą możemy sobie obejrzeć. Jakaś kobita i dwa bobaski. No dobra. Tu będzie chyba troszkę łatwiej. Ale mówię chyba. Kurde! Nie będzie łatwiej! Nadziałem się na chłopa. God damn it. Ej, ty! No i dupa. Teraz się boję ruszyć, bo... Czemu gdzie tam A, rusza się, czekajcie. Kolejne obezwładnienie. Czy ja tędy mogę przeskoczyć? Nie. Trzeba być ostrożnym, gdyż być może gra zostawiła tu nam jakieś pułapki w postaci strażnika, który chwilowo zabłądził i który mnie po prostu zastrzeli jak psa. Dobra, tu nie, to będziemy tuż. Czy jakby dalsza część ogrodu. Oczyś zachodnie skrzydło. Ajajajajaj. Nie? Nie! Kurde, czemu to się tak stanęło? Czemu to się tak stanęło? Masakra. Mogłem nie podnosić tego łba głupiego. Wydawało mi się, że w momencie, kiedy jestem przyklejony do ściany i się przemieszczam, nic nie powinno się stać. Natomiast dzieje się coś tam. Dobra, zróbmy go. W ramach zemsty za to, że nas zestrzelił. O Jezus! Nie! Zastrzelił mnie kolejny! Kademet! Tak nie może być! No mocno powtórkowo dzisiaj mam. Dobra, ostatnia próba. Zabiłem jednego, nadziałem się na drugiego. Czyli będę musiał poczekać, aż on wróci najprawdopodobniej. Tak mi się wydaje przynajmniej. Czekajmy. Zrobi rundę honorową. A nie, bo on idzie w kółko. Dobra, ja go zabiję, bo ja nie chcę później, żeby on mnie tam gdzieś odstrzelił, jak będę zamordował kolejnego. Zresztą jasne są wytyczne. Oczyść. Przynajmniej mniej więcej wiem już, gdzie jest kolejny zawodnik, także... Znaczy, widać go. Oni się teraz jakoś dziwnie zazębiają. E? A, tu jest. Masakra. No idziesz, że nie. Dawaj, podejdź, daj się zabić. Nie rób scen! Czekajcie, on jest teraz w alercie. W zasadzie w... Jajeczko, dawaj. Nie, kurde, po prostu ręce mi opadają. Dobra, kończę odcinek. Ja zacznę z tą akcją, bo widzę, że twórcy gry postanowili nieco mi tutaj ubarwić życie, nieco utrudnić. Chociaż może sam sobie utrudniam przez to, że jestem nieostrożny, nieuważny. Także w moim odcinku, w kolejnym, dzisiaj to wszystko. Nie wiem, czy będzie jeszcze jeden, czy dwa. Zobaczymy, czy uda mi się ukończyć grę w przyszłym. Podejrzewam, że niekoniecznie. Tak czy siak, zapraszam serdecznie na kolejne. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, nara, cześć.